mocne dzisiaj jest to słowo z księgi proroka Jeremiasza, że przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę. Mocne jest to słowo przeklęty. Ale trzeba je dobrze odczytać, że przeklęty nie dlatego, że Pan Bóg przeklina, ale że przekleństwem jest oczekiwać, że to drugi człowiek będzie moim ratunkiem, ostatecznym ratunkiem, ostateczną siłą, ostatecznym zbawieniem, jedyną nadzieją, jedynym źródłem życia jest tylko i wyłącznie Pan Bóg, nie człowiek. Biada ci, jeśli przykleisz się do jakiegoś człowieka w poszukiwaniu oparcia, w poszukiwaniu siły, w poszukiwaniu sensu życia. Nie znajdziesz tego w drugim człowieku. Owszem, jesteśmy sobie potrzebni. Jesteśmy jako ludzie dla siebie wsparciem. Jesteśmy dla siebie siłą i umocnieniem. Ale ostatecznym, jedynym źródłem, które może cię zaspokoić, może zaspokoić głębie twojego serca, głębie twoich pragnień, jest Pan Bóg. Tylko On. Nikt inny.